Hej, 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 siemanko wszystkim! Cześć! Witajcie w nowym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj mamy nowe zestawy SteelRacers. Tak jest, zobaczcie, mamy dwa ekstra zestawy. Pierwszy z nich nazywa się Pirate Shark Attack. Atak takiego, zobaczcie, rekina. Właściwie dwóch rekinów, coś takiego. No, trzech. No tak, 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 bo tu jeszcze przecież jest ten taki główny. I tutaj, zobaczcie, dostajemy takiego racera, takiego kierowcę, który tutaj się nazywa, on gdzieś tutaj jest, zaraz chyba nie z tej strony, chyba też nie tutaj, tylko tutaj. Z numerem 49, racer Crazy Jaws, czyli szczęki. Zwariowane szczęki. Zwariowane szczęki, dokładnie. Natomiast ten drugi zestaw, zobaczcie, to jest Rocket Launch Challenge, czyli taka wyrzutnia, tutaj możecie zobaczyć, jak to wygląda w odcinku. I tutaj zobaczcie, tak, mamy coś takiego, dokładnie co tutaj dostajemy, czyli kierowca i pojazd, wyrzutnia, rakieta, no i oczywiście tutaj rampa, dzięki której będziemy mogli wlecieć, uderzyć tutaj. Żeby poleciała rakieta. Dokładnie. I tutaj kierowca jest, zobaczcie, numer 14, Stunt Tuner, coś takiego. Okej, okay, dobra, to co, Adaś, zabieramy się za otwieranie, tak, na pewno możesz wybrać. Okej, okay, no to... Zrobimy jeden i drugi. O! Mamy. Wow, jakieś śmigło. Z przodu i z tyłu. A, tutaj dwa. Tutaj mamy rakietę, którą powinniśmy gdzieś tu wsunąć. Nie, o. Okej, teraz co? Wow, okej. Okej, dobra, to wygląda, słuchajcie, w ten sposób. Tutaj wzięliśmy czterech ochotników jeszcze. Bo teraz tak, pytanie, czy... On będzie prowadził, no właśnie, czy będzie na rakiecie? No właśnie, no to zdecyduj. Jak nie, to zapakujemy do rakiety któregoś może z tych. Nie więcej. Dobra. Tu, to może w takiej odległości. I co? No dobra, no spróbujmy. O! Wow. Za pierwszym razem! Super! Dobra, także tutaj, słuchajcie, mieliśmy wyrzutnię, a teraz Pirate Shark Attack. Zobaczmy. Ta-da. O, to w saszetce. Thank you.
pierwszy pojazd, dwa małe rekiny i rekino platforma? A ja wiem, jakiś rekino statek, coś takiego, zobaczcie. Super, tutaj na górze, zobaczcie, jest puchar, a obok takie działo. Tutaj zauważyłem, że jeden z rekinów ma otwartą, zobaczcie, rozdziawioną taką paszczę. Drugi natomiast dopiero szykuje się do ataku. I tutaj zobaczcie nasz kierowca z numerem 49. Sam w ogóle przypomina rekina, tak. Z tyłu bardzo fajny pojazd. Mhm. Czy tutaj z przodu coś jeszcze? Też jakiś taki krab. A ja wiem. Coś takiego. No dobra, jak to teraz tu powinno działać? W teorii zdaje się, że chyba musimy przejechać pod spodem, uderzyć w ten znaczek T-Racers i wtedy puchar wystrzeli nam puchar, tak. Oprócz tego tutaj widzę, to jest na kółeczkach, czyli to może się poruszać tutaj. W bajce widzieliśmy, że w ogóle cały ten pojazd jak gdyby porusza się i tam próbuje zaatakować jednego z T-Racersów. Także ciekawa sprawa. No to co, jak będziemy strzelać? Może... Ups! Może w tą stronę? Już mi wystrzelił, już tam chyba złapałem tego Dinksa. To tak, ustawiamy tutaj. Nie. Jest! To nie. Rakieta. Jest! Nie! Dotyka! A, zablokowałem rękę, bo chciałem strzelić. Czekaj. Dobra, teraz w ogóle wykombinowaliśmy coś takiego, że jak przejedzie tutaj, to jeszcze jest szansa, że zobaczcie, tego nam wystrzeli, ale nie wiem, czy to jest do zrobienia. No zobaczymy. To powinno być tylko... Nie. Go! 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 Tamten wyskoczył, ale rakieta nie odleciała, no nie. Dobra, teraz spróbujemy strzelić tym działkiem w sam środek tarczy. No. No dobra, da się trafić, ale siła jest zbyt słaba. Może jak podjedziemy trochę bliżej, Adam, albo mega blisko jakoś, zobaczymy. No na przykład, czekaj. A trafię? Teraz tak jeszcze pomyślałem, że moglibyśmy w sumie podmienić rampę z naszego poprzedniego zestawu i zobaczyć, czy da radę też wystrzelić tą rakietę. I doskonale! Tym sposobem, słuchajcie, dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Jak zawsze bardzo serdecznie dziękujemy wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach! Trzymajcie się! Narka!